tam leśną brać. Znowu w lesie. Na razie jestem sam. Tomasz zmierza gdzieś od drugiego końca lasu. Spotkamy się po środku. I będziemy szukać jakiegoś miejsca obozowania. Jak widać, plecaczek dosyć sążny. Połowa plecaka to jest sprzęt foto. Chcecie mieć ładne filmiki, to ktoś musi to dźwigać. Druga połowa plecaka to smalec, kiełbasa i boczek. Także z głodu nie mamy. Miejsce zostało mi jeszcze jakieś 20 minut. Teraz to najgorsze podejście. Po drodze już jedna gluba zaliczona. Widocznie pod tym śniegiem kryje się lód, bo nogi w pewnym momencie miałem wyżej od głowy. Poleciałem prosto na plecy. Także dalej marszujemy. Ciekawe znalezisko po drodze. Mamy tutaj nogę sarny. Chyba widzę tego drania. Albo to jakiś inny leśny zboczeniec. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Ma plecak. Jest odwalony jak do szwedzkiego katalogu. Broda jest. To musi być Tomasz. Duży plecak. Wojskowy chód. To na pewno on. Szybkie poprawienie czapki. Wie, że będzie zaraz kręcony. Dzień dobry. Przywitaj się z Państwem. Dobra. Cześć. Mniej więcej się spotkaliśmy jakieś 30 z drugiej strony Piotr. Tak, tak. No. Punkt naszego spotkania jest gdzieś tam, jakieś 50 metrów stąd, więc nawigacja na wszystko z plusem. Timing jest, dokładnie. Troszkę no to co? Stąd miałem, ale się wyrobiłem. Pięknie, to idziemy. Dobrze, znalazłem fajną nogę sarny, troszkę urwaną, także wiesz, czy nie była wyżarkę. Sarna nie była w najlepszej formie? Nie, ona już nie pomarszuje, znałem. Dobrze, to do zobaczenia w obozie. Inny ciut odcień, nie? Tak. Tu jest fajniejszy. No i teraz trzeba będzie tak, najpierw połączyć je ze sobą. Ja. Co, wlazło? Dziurki jeszcze. Tak, to jeszcze nie do końca wycięte. Damy radę. Tak? Tylko martwi mnie strasznie, że tutaj jest tak. No to to zaraz będziemy naciągać. A to, bo tutaj widzisz, tu karimata mnie trochę ograniczała. Boczek, kiełbasę oraz kiełbasę w boczku. To jest hiciorem dzisiejszej kuchni. Więc... Czyli trzy potrawy z dwóch składników. Dokładnie. Jesteśmy mistrzami improwizacji. A kobiety mówią, że nie umiemy gotować. Dokładnie. To jest kwierczyta świnia.
musimy. Jestem ciekaw, czy w nocy będzie śnieg padać. Zobaczymy. Jutro rano. A prognozę oglądałeś? Jeszcze nie. No jesteśmy już w naszym polskim Biedalawu. Jest, nie wiem, godzina 20, ale nie chce nam się palić ognicha, więc się zbunkrowaliśmy i... Zimno, a w śpiwerze jest zawsze ciepło. Otóż to. Więc będziemy sobie gotować. Polimy sobie herbę przed snem. W zasadzie herbę przed herbatą przed snem. Dokładnie. Długo będziemy tutaj biesiadować, więc jeszcze nie jedna herbata przed nami. Dobra, dzięki. Jaką mamy, panie Tomku, temperaturę? Chawirze? Obecnie 9,4. A zaczynaliśmy od 5? Nie, ile było? Plus 1 na starcie. Tutaj w środku? Tak, no bo nikogo jeszcze nie było w środku. No, zbudowaliśmy sobie dzisiaj domek z dwóch pałatek polskich, klasycznych. Tak jeszcze nie kimaliśmy. Taka namiastka lawu. No takie dokładnie, bieda lawu. Że zobaczymy, z czym to się je. No, witajcie. Jest... Która jest w ogóle? 6.30, tak? 6.20. Zbijamy nasz mandżur w naszym biedalawu. Trzeba iść do pracy. Standardowo, jak to o tej porze bywa w lesie, jak budzik zadzwoni, to myśleliśmy oboje o eutanazji. Ale no, trzeba wstawać niestety. Jak się spało, Tomasz? Spało się dobrze, ale przez to, że wiatr mi chłył przez otwory na rękawy i troszkę ogólnie przez materiał przenikał, było dość chłodno. Ale szczęście miałem od boku dość duży plecak i chronił mnie od tego wiatru. Także nie uciekało mi aż tak bardzo. Ciepłe powietrze do śpiwora i tak nie było komfortowo. W norkach się spało zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o to, czy uciekało mi ciepło. Masz mniej powietrza do nagrzania i nie ma tyle szparcia tutaj. Dokładnie. Tutaj było więcej szparcia, żeby troszkę lepiej to rozstawić. Bardziej zasypać śniegiem od boku. Jest to. Zbieramy mandżur i wracamy do tej widzi. No, wyszliśmy już z naszego obozowiska, jesteśmy na rozdrożu, także teraz się żegnamy. Wypad jak najbardziej udany, ale no, trzeba już planować kolejny. Dzięki. Wracamy do domu. Dzięki, czołem.